60 lat minęło jak jeden dzień. Nie wiem, przetrwałowałam na rumaku zawodowym różne etapy mojego życia. Za każdym razem jakby poszukując czegoś innego, bo ja przecież zaczynałam jako aktorka bardzo dramatyczna w młodym bardzo wieku, tuż po szkole teatralnej. Po czym zafascynowała mnie komedia. Potem przez pewien czas śpiewałam i tańczyłam w telewizji, różne showy były robione, między innymi w Ateneum Hemar z kolei. A potem znowu zatęskniłam za rolami cięższymi. A teraz z rozkoszą gram i barona Münchhausena, i naszego Fredrę, którego dzisiaj gramy. No cóż mi mówisz, co ja wiem dokładnie. Znam dobrze mężczyzn. Ten ród krokodyli, co tak się trzai, tak układa snadnie, by zyskać ufność i zdradzić po chwili. Lecz jeśli oni, mamyż być takimi. No, były kobiety dobrymi. Jakiś tego zwyczajny był skutek. Radość dla mężczyzn, dla nas gorzki smutek. Szalona jubilatko, przepraszam bardzo, szanowna jubilatko. No cóż, 60 lat minęło jak jeden dzień. Mnie też minęło, czyli razem nam minęło 120. Ale droga Ewo, znając twoje zamiłowanie do szaleństwa, temperament i charakter, to jestem przekonana, że w następnych 60 latach pokażesz dopiero nam, co potrafisz. Ja ze swojej strony życzę ci dwóch rzeczy, które są nierozerwalnie ze sobą związane w takiej kolejności. Poczucia humoru i zdrowia. A sobie oczywiście z okazji twojego jubileuszu życzę, żebyśmy się znowu kiedyś spotkały na scenie. Tak jak ostatnio. I wierz mi, Anielo, wszystko to za mało. Byłam samotny biały żagiel zawodowo. Bardzo jestem z tego dumna. Bardzo sobie to cenię, tę swoją samodzielność i swobodę. Dlaczego ja na przykład lubię być w teatrze, w tym gorsecie powinności? Przecież mogłabym być wolnym strzelcem już milion razy. Ale lubię ten rygor teatralny. Rygor, który nakłada zespół, ludzie otaczający mnie. To jest mi potrzebne dla mojej takiej nieokiełznanej duszy. Jest to osoba wolna, jest to kobieta świadoma tego, kim jest, jaką jest aktorką, jaką jest wspaniałą kobietą, jak działa na mężczyzn z nieprawdopodobnym poczuciem humoru. Podczas jednego przedstawienia pożegnań w reżyserii Agnieszki Wilińskiej pozwoliłem sobie również żartować z panią Ewą. Tuż przed jej wejściem na scenę z kulisy do samotnie tam znajdującego się Marcina Kietznera, miała powiedzieć: o, jesteś nic po nią, pewnie już przepiłeś wszystko, co ci dałam, no przyznaj się. I potem miał wbiec na scenę 20 osób smutnych uchodźców z Powstania Warszawskiego. Poważna, smutna scena. A ja zacząłem tam pani Ewie podszeptywać różnego rodzaju jakieś niemądre skojarzenia, typu jesteś gamonią, jesteś... Dużo bardzo długich rzeczy wymyślałem. Pani Ewa się śmiała, ganiła mnie, ale dozwalała na to i mówi: przestań, listopad, bo ona mnie mówi listopad, rzadko. Przestań, bo tak powiem. I wchodziła. No i po raz kolejny sytuacja się powtarza. Ja tuż przed coś rzuciłem. Pani Ewa wchodzi na scenę, tak muszę mówić: jesteś zbrodniarzu! Pewnie już przepiłeś wszystko, co ci dałam, przyznaj się. I wszyscy w kulisach właśnie w takiej reakcji jak ja na zbrodniarza zamiast dzwonia wlecieli z ogromnym rozbawieniem na scenę, bardzo poważną scenę, tłum rozbawionych uchodźców wleciał. Pani Ewa się nie gniewała, bo jak już powiedziałem, dysponuje dużym poczuciem humoru. Jest wspaniała, bezwzględnie. Pani Ewa przychodzi do teatru zawsze minimum półtorej godziny przed spektaklem. Charakteryzuje się, rozkłada swoje kosmetyki, jeżeli gramy przez kilka dni, nie pozwala sprzątać tych kosmetyków, tylko zawsze muszą być na wierzchu gotowe do wszelakiej poprawki. Wyciszenie z tego rumoru, który zostawiam za drzwiami teatru. Rumoru świata, istnienia,
ulic, wszystkiego, ale lubię właśnie spokój i ład, żeby mnie zaczął otaczać znowu. I wtedy właśnie, jak przychodzę wcześniej, to sobie oczywiście zasiadam, maluję się, po czym idę tam, gdzie można i zapalam papierosa, bo bardzo lubię. I lubię ten czas przedspektaklowy. Dobrze, zatem odejść. Co on myśli, co on gada? Ty szalejesz na mą duszę. Ten rumieniec na twym czole, jak tłumaczyć? Ja czekałam. W całej Litwie cię szukałam. Lecz o księciu Radosławie nikt nie wiedział. Nie mógł wiedzieć. To, czego nas na przykład Jan Kretschmar uczył, rektor szkoły teatralnej, to jakby konstrukcji postaci, przepływu przez wszystkie sceny, aż do finału, który może być wielkim halo albo wielkim daum, prawda? W każdym razie do czegoś ma to prowadzić. Jakiś sens musi mieć, to nie może być bełkot psychiczny, ja tego nie lubię. I jak oglądam coś takiego na scenie, niekiedy to mnie to wkurza. A czy ma pani taki autorytet teatralny, do którego się odwoływała w swoim zawodowym... Aleksandra Śląska. Niewątpliwie. Niewątpliwie i do tej pory. Precyzja w myśleniu na temat roli, wszystkiego, kostiumu, wyglądu, wszystkiego. Konstrukcji postaci. Do czego ma dana kwestia prowadzić, co jest w danej kwestii ważne, żeby to podkreślić, żeby potem sens dalej miały dalsze wypowiedzi. Nigdy nie uczyła mnie Aleksandra Śląska, ale bardzo się pozwoliła mi stać się jej przyjaciółką, więc bardzo sobie to ceniłam i bardzo lubiłam nasze różne spotkania, nie tylko na niwie teatralnej w Ateneum, czy wcześniej jeszcze w życiu prywatnym też przecież spotykałyśmy się. Aleksandra Śląska. Pani Ewa Wiśniewska to dla mnie od początku był, jeszcze zanim panią Ewę poznałam osobiście, pewien synonim klasy, piękna, siły i przede wszystkim ogromnej charyzmy. I w zasadzie wszystko to się potwierdziło, kiedy tylko poznałam panią Ewę w pracy. I powiem szczerze, że kiedy dołączałam do zespołu Teatru Narodowego tych kilka lat temu, to było parę osób, które budziło mój respekt i delikatny lęk w podejściu, przedstawieniu się i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że z powodu jakiegoś wielkiego szacunku, którym darzyłam ich dorobek i w ogóle działalność artystyczną. No i między innymi jedną z tych osób była pani Ewa. Natomiast muszę powiedzieć szczerze, że cały lęk prysł, kiedy tylko ją poznałam osobiście, bo pani Ewa jest osobą niezwykle czułą, niezwykle dowcipną, ma wspaniałe poczucie humoru, jest bardzo otwarta, życzliwa, cały czas żartuje, zaczepia i praca z nią jest niezwykle miła i tak wspominam w zasadzie każde nasze spotkanie na scenie. Kiedyś mówiłam takie zdanie w monodramie o Marii Callas, które głęboko mi w duszę zapadło i jest moją myślą przewodnią. Mówiła takie zdanie w swoim wywiadzie, powiedziała. Przeciętność w sztuce jest czymś nie do przebaczenia. Także, jeżeli ktoś się porywa na ten zawód, na zawód artystyczny, powinien mierzyć siły, czyli siły talentu na zamiary. Ewa, ja bym się na twoim miejscu nie przyznawał do tego, że już tyle czasu upłynęło od debiutu, ale gratuluję, że te kilkadziesiąt lat nie zostało przez ciebie zmarnowane. I ze wzruszeniem myślę, że chyba jesteś najdłużej moją znajomą z całego środowiska, w którym się obracamy. Całuję. Pani Ewo, spotkanie z panią w życiu i w pracy
było zetknięciem się ze wspaniałą kobiecą energią, z ogromną siłą, z charyzmą wspaniałej artystki, kobiety i człowieka. I życzę Pani wielu, wielu lat na scenie, wielu wspaniałych przygód, wielu wyzwań, pięknych spotkań, mnóstwo zdrowia, siły, uśmiechu i energii.